Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dziś odwiedzamy kolegę Zbyszka Falkowskiego z oddziału Rypin. Odwiedzaliśmy tutaj kolegę Zbyszka już bodajże 2 albo 3 lata temu. Byliśmy u niego. Tutaj przybyliśmy, że tak powiem, cel naszej wizyty to jest aukcja 5 bodajże gołębi, które kolega Zbyszek chce wystawić, ponieważ tutaj powie dlaczego, z jakich przyczyn nie będzie najprawdopodobniej lotował na drugi rok gołębiami. Także w tym roku, bo już mamy 24, tak, dokładnie. Także tutaj więcej, co w tej hodowli, jakie nowe gołębie wprowadził Zbyszek do gołębnika rozpłodowego, wyniki z ostatnich 2 lat, na pewno tutaj opowie o wszystkim. Także słuchamy, Zbyszek, teraz Ciebie. Dzień dobry, witam hodowców, hodowczynie. Jak tutaj Marcin powiedział, jesteście w hodowli mojej, Zbyszka Falkowskiego. Na przełomie 2 lat uważam, że wyniki bardzo fajne są. Bo w tym roku zrobiliśmy tytuł mistrza oddziału, tak zaczniemy od działu może, tytuł mistrza oddziału z kategorii z 50, wicemistrza oddziału z kategorii z całości, zrobiliśmy mistrza oddziału w kategorii C, także to takie ważniejsze wyniki, drugiego wicemistrza w intermistrzostwie, no i co, następnym takim wynikiem fajnym było mistrzostwo okręgu w kategorii C, też w oddziele były 2 najlepsze lotniki z mojej hodowli. Były to 2 lotniki dorosłe, jeden samczyk był na komplecie, 12 na 12, drugi 11 na 12 wkładań. Jeżeli chodzi o rejon, bo później jest rejon, w rejonie na 250 hodowców zrobiliśmy tytuł pierwszego wicemistrza rejonu. Też 2 najlepsze lotniki są z mojej hodowli, 2 samczyki. Jeżeli chodzi o okręg, mistrz okręgu w kategorii C, trzeci lotnik kategorii C okręgu. Jeżeli chodzi o region łódzki, w regionie łódzkim jesteśmy, zrobiłem tytuł pierwszego wicemistrza rejonu Łódź pierwszego, gdzie przegrałem 200, także minimalnie przegrałem mistrza rejonu, no ale no cóż, no czasem tak to bywa. Jeżeli chodzi o wyniki na Polskę, też w tym roku, to zrobiliśmy tytuł 21 przodownika kategorii C, 20 lotnika kategorii I i zrobiliśmy pierwszego lotnika w Polsce w kategorii wyczyn. Też dodam, że troszeczkę mieliśmy pecha w tym sezonie, bo zrobiliśmy fajny wynik w kategorii M i to był wynik, jeżeli by nam okręg zatwierdził rejon, którymi tak lecieliśmy, miałem w kategorii M wynik 40-42 bodajże. Dawał to 4. miejsce w Polsce, no niestety wyjątkowo w tym roku ten rejon, okręg tam nie zatwierdził. Mimo tego, że i tak lecieliśmy te loty maratońskie rejonem, ten wynik nie mógł być zatwierdzony. No ale też bo zrobiliśmy wynik fajny w kategorii C, gdzie było 95 i mimo tego rejonu, co nie mieliśmy zatwierdzonego, wynik był w kategorii maraton 62. Ja troszeczkę źle wybrałem do Polski, bo wybrałem kategorię C, natomiast kategoria C nam dawała 21 przodownika, jak powiedziałem, natomiast kategoria M wydawała nam 11 przodownika w Polsce. No ale cóż, no, czasem tak to bywa, że źle wybierzemy i tak to wygląda. Także ten sezon kapitalny, mówię, pierwszy lotnik w Polsce, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Sezon bardzo ciężki, udało się zrobić tytuł mistrza oddziału, więc to też cieszy. Tym bardziej też dodam, że 2 lata z rzędu wyjeżdżałem za granicę. Wyjeżdżałem jesienią, początek zimą. Tutaj szwagrem się zajmował gąbkami, więc te pierwsze loty może nie wychodziły jakoś tak specjalnie, bo gołębie były nierozlatane. Natomiast jeśli przyszły już loty takie 500 km, wtedy tutaj ta moja hodowla dawała sygnał, że jestem w oddziele. Także na 6 lotów, jeżeli chodzi o długi dystans, 3 500-ki, 3 maratony. Najgorsza seria była 4. w oddziele. Dwa ostatnie loty, gdzie było 600 km, 840. 2 loty były wygrane. Ostatni maraton, seria była zamknięta 5. gołębiem w oddziele. Ostatnia 600-ka, seria była zamknięta 10 lotnikiem gołębiem w oddziele. Także cóż, no 2 najlepsze lotniki oddziału, 2 samczyki. Także nie wiem, czemu mnie samczyki cały czas dominują. A lotujesz totalnym wdowieństwem? Tak, totalne wdowieństwo. Też powiem, że to w tamtym roku też bardzo fajny wynik zrobiliśmy, bo zrobiliśmy wynik w kategorii akurat też maraton, gdzie w oddziele wygraliśmy. Wygraliśmy w okręgu. Znowu zdobyliśmy tytuł pierwszego wicemistrza regionu Łódź. Wtedy drugie miejsce w regionie już 2 lata. Coś tam
Cały czas się do mnie tam przyczepiło, że tak powiem, nie można pierwszego zrobić, ale myślę, no, że no lepiej tak, to jak wcale, jak to mówię. Myślę, że i tak trzeba się cieszyć, bo 2 lata z rzędu stawać w regionie w Łodzi na drugim miejscu i to kategoria taki długi dystans, bo to w jednym roku była kategoria C, w drugim maratonie, no to w maraton, także trzeba się cieszyć. No i w tamtym roku ten wynik maratoński dał nam 26. przodownika Polski, także obserwując teraz, obserwowałem 30 hodowców z tamtego roku, z tego roku w kategorii maraton, 3, aby gości powtórzyło ten wynik, gdzie w 30 się złapało. No był akurat tutaj, był akurat drugi, trzeci mistrz Polski z tamtego roku, no i ja byłem, i też ja byłem z tego, co byłem trzeci. Także, czyli rotacja duża. Rotacja duża, natomiast widać, że wynik był powtórzony, że to nie było przypadku w tamtym roku, prawda? Zbyszek, powiedz nam jeszcze, czy jakieś nowe gołębie wprowadziłeś, czy to ta stara linia twoich gołębi się przyczyniła do tych wyników, że one na tych lotach 500 kilometrów i wyżej, i tych 700 maratońskich, czy po prostu to, że ciebie nie ma przez tą jesień, tak uważasz, i zimę, i te gołębie są na początku, tak jak mówisz, gorzej trochę przygotowane czy nierozlatane, bo przygotowane to może są cały czas dobrze, tylko że mało wytrenowane na te pierwsze loty? Tak, tak, to też się wiąże, że mało wytrenowane, bo na przykład w tamtym roku, w 2022, zrobiliśmy tak, że ja wróciłem tydzień przed świętami wielkanocnymi i te gołębie dopiero zacząłem wypuszczać. Zbliżał się sezon pierwszy lot, wiadomo, jakoś szybko to było 2-3 tygodnie. Ja zacząłem te gołębie delikatnie ruszać, straciłem, no. Załatwiłem jednego z lepszych lotników z poprzedniego lotu, bo roku. Gołębie były nierozlatane, pierwszy trening, drugi trening, trzeci, bo to już loty się zbliżały. Jakoś mnie podkusiło, szwagier jechał, wziął mi gołąbki na 80 km, nie zwróciłem uwagi. Trafiło akurat pod wiatr, te gołębie mi się schodziły cały dzień. Nie był rozlatany, jeden z lepszych lotników, właśnie drugi lotnik rejonu, drugi oddziału, czwarty z Łodzi, z regionu. Naderwał mi skrzydło i także zakończył sezon, więc uważam, że też, no wiadomo, no, te loty krótkie, jakoś ja tam się nie przykładam, nie trenuję, nie wożę tych gołębi. Przychodzą 500, 600, 800, gdzie tam trzeba, moim zdaniem trzeba też mniej poświęcić, my gołębiom się nie trenuje, nie wodzi i te gołębie swoje pokazują. Jeżeli chodzi o nowe nabytki, był to takimi nowymi moimi nabytkami, to były tutaj, akurat sprowadziłem od Tomka Dobrowskiego 2 Mustangi, to były takie jedne z ostatnich właśnie nabytków, bo podeszłem troszeczkę inaczej do hodowli. 4 lata z rzędu mam najlepszego lotnika w oddziele, 3 lata z rzędu miałem najlepszego lotnika w okręgu i tak sobie tutaj doszedłem do tego, mówię, co ja będę go gdzieś szukał, ściągał, powiedzmy, ja to wszystko powielam, te lotniki, dzieci, wnuki, to wszystko mi się pokazuje, więc... Zacząłeś hodować ze swoich gołębi. Tak, no zacząłem hodować, no bo mówię, no samczyki właśnie, nie wiem czemu, mnie cały czas samczyki dominują. Mówię, takie samce są właśnie, były to najlepsze gołębie w oddziele, w okręgu, w regionie, w Łodzi, 3., 4. lotnik. 5., 6. był, trafił się samiczka też w tym roku i 8. jest lotnik regionu Łódź. Także no ja zacząłem pobierać te swoje gołębie, no i widzę, że ta droga właśnie w dobrym kierunku się prowadzi, bo mówię. Nieraz się gdzieś szuka dookoła dalej, a u siebie... No było kilka takich przypadków właśnie, że szukałem, a u siebie miałem takie gołębie, także ja to wszystko powielam. Gdzieś tam takie bazowe jest gołębie, to są takie Mulemans, właśnie Szelens był zlatan, właśnie tutaj na niego mówiłem. Także no mówię, z tych gołębi wszystko jest powielane i tak to właśnie te wyniki wychodzą. Powiedzmy coś może o tym najlepszym gołębiu w kategorii wyczyn w Polsce. Zaraz może ja go pokażę, tego gołąbka. A więc tak, to jest pierwszy gołąb Polski kategorii wyczyn. Jest to dwukrotny gołąbek, który w oddziele tutaj na Rypinie wygrywa. Na 25 wkładań ten gołąbek ma 24 konkursy. W tym roku 12 na 12. Jeśli chodzi o maraton, u mnie był 2 razy pierwszy, był 7, 19, 10, 22 w tym roku na oddział. Jest to kapitalny gołąb. On jako roczny już miał, jako roczny już był czempionem oddziału kategorii B. Jako 3-letni już był najlepszym lotnikiem oddziału z Open. Lepsza była samiczka. W tym roku na 5000 gołębi już nie dał nikomu wygrać. 12 na 12 jako jedyny gołąb w oddziele. Ten gołąbek ma komplet, prawda? Ten gołąbek wygrał też w rejonie, gdzie leciliśmy właśnie 250 hodowców. Było i 9000 na starcie. Ten gołąbek na 6 wspólnych startów, gdzie domy jest 600 z 500 km. Z maratonu jest 840, też nie dał nikomu wygrać, też to jest najlepszy gołąbek, prawda?
Ten gołąbek tak, powiem z czego się wywodzi i skąd ten gołąbek jest. Więc tak, ten gołąbek jest podarowanym prezentem od Jarka Lewandowskiego. Bo tutaj ja zacząłem sprowadzać właśnie gołąbki od Grześka Cymera. I było tak, że w jednym roku sprowadziłem taką samiczkę właśnie też z rodziny tego gołąbka. I po tej samicy w pierwszym roku, w 19 roku już mi się gołąbki pokazały. Więc ja na jesieni, w 18 roku. Samicę sprowadziłem w 18 roku i w 17 i w 18 roku sprowadziłem gołąbki właśnie jeszcze 4 od Grześka Cymera, gdzie ja te gołąbki kupiłem, jechałem z tymi gołąbkami z poczty. Jarek, jak akurat z Jarkiem Lewandowskim rozmawiałem, Jarek przedzwonił do mnie, mówi, to zajedź, mówi, ja zobaczę te gołąbki, mówi jakie tam kupiłeś. Nie? No zajechałem do Jarka, Jarek mówi, a może dasz mi wybrać tego jednego sobie gołąbka, nie? Ja mówi, bym odkupił. Ja mówię, Jarek, mówię, chcesz, to sobie wybieraj, którego tam, który ci pasuje, mówię, no to sobie wybierz, zapłacisz tyle, co ja mam zapłacić za niego i bierz to. Aby mówię, warunek na wiosnę uchowasz mi młodziaka. I to jest właśnie ten młódek, który Jarek sobie wybrał gołębia, sparował tam swoją samiczkę i to jest ten młódek, który właśnie wyszedł z właśnie... Z tego wybranego, no może nie wybranego, bo Jarek w pierwszym lęgu uchował z tej pary 2 gołąbki, a z drugiego lęgu był jeden i ten jeden właśnie trafił do mnie. Ale z wybranego, z tych, co ty sobie tak, zamówiłeś? Tak, z tego wybranego, co Jarek sobie wybrał, to właśnie tutaj przywiózł mi właśnie w sezonie na stare, na którymś locie, na wkładaniu, mówi masz, mówię gołąbka po tym, co ci obiecałem, co sobie wybrałem. No i akurat tak się trafiło, że to właśnie taki gołąbek był. No kapitalny gołąb, mimo tego, że mówię, że on zrobił kategoria wyczyn, może nie dla niektórych ten wyczyn jest taka kategoria nie do końca, którzy lubią, taka jak czy maraton, czy C, ale ten gołąbek naprawdę jest kapitalny, on kategoria C za 2 lata 50 z groszem koeficjent ma. Też patrzyłem... W rejonie lotowym ten z lotów, tak jak mówisz, powyżej 500 też nie dał się pokonać. Nie, tak? No oczywiście. 6, on 12 w tamtym roku 6 lotów, w tym roku 6 lotów. Wszystko na komplecie, wszystko siada i to mówię. W tym roku taki maraton był 12 godzin, usiadł 7 na oddział. Na ostatnim locie maraton był taki troszeczkę i szybszy i usiadł 70 któryś na oddział. W ogóle na 24 konkursy, ten gołąba 12 konkursów w setce, także no. Ale jest... woli takie loty szybsze czy cięższe? Raczej cięższe, raczej tam na szybkości 1000, 1100, 1200, takie wiatrowe jakoś mu tak nie za bardzo pasują. No, to jest gołąbek, który chce powalczyć, który walczy. No. Takiego gołębia mówię, to ciężko. Miałem 3 jedynki, miałem połowego 5-4, 5-2. Uważałem je za naprawdę topowe gołębie. Takiego jak ten to jeszcze chyba, zresztą no, pierwszy w Polsce, to nie miałem, nie? No mówię, bije wszystko, mówię. Czempion oddziału jako roczny, czempion okręgu jako G. Już był 40 któryś w Polsce, 42 czy 3 w Polsce w kategorii G. W tym roku, mówię, poszedł na wyczyn, za 2 lata kategoria C była 50 groszy zamknięta, to też by dawało mu 50 w Polsce by był, także on bije wszystko. No jeszcze dodam tak, że udało się odkupić od Jarka tego ojca nawet jego, bo Jarek jeszcze zanim go dobrze sprawdził, to wystawił go właśnie na aukcję. Mi z tej aukcji się udało tego gołąbka odkupić, więc też tutaj jest ojciec i syn. Też właśnie była taka, pokażę zaraz właśnie samiczkę, od której to się wszystko zaczęło, bo to jest też kapitalna samiczka od Grześka Cymera, gdzie te gołębie właśnie też w tym gołąbku płynie ta krew. Zbyszek, jeszcze zanim pokażemy tamte gołębie, chciałbym tak wrócić do sezonu lotowego, tak może od połowy sezonu, bo zazwyczaj wtedy się zaczynają te loty 500 km, jak to jest w oddziałach według planu lotów po tych 300. Czy ty jakoś inaczej zaczynasz przygotowywać te gołębie, inaczej treningi robisz, czy wywózki, czy jak to wygląda, że te gołębie u ciebie rzeczywiście nabierają tej formy? Masz jakiś sposób na to, czy karmieniem to idzie według ciebie, no bo już drugi czy trzeci rok z rzędu to nie jest przypadek, tak? No nie, uważam, że nie mam przypadku. W tamtym roku kategoria maraton wygrana, w tym kategoria C i maraton też, jakbym poszedł na maraton, to też by było a tam chyba drugie miejsce w oddziele, drugie by było. Także no co, no tutaj no nie ma jakichś tajemnic, no ja na krótkich lotach dużo nie trenuję. Jak przychodzą powiedzmy te 500, no to też gołębie nie są jakoś trenowane, bo pasuje. Jeżeli chodzi o przygotowanie na loty dłuższe, no to wiadomo, jest karma bazowa,
Ja lecę na karmię na trzech fazach. Do tego dokupuję 2-3 worki karmy jakiejś takiej energetycznej, gdzie dodatkowo dokładam konopie. Na loty maratońskie jest kilka rodzajów kukurydzy, gdzie ta kukurydza jeszcze też dokładana. Ale moczysz kukurydzę czy nie? Tak, kukurydza jest moczona. Jest moczona. Tak, jest moczona kukurydza. Także kukurydzę moczę, zanim dostaną, no to ona jest namoczona i wtedy właśnie tak to wychodzi, nie? Mówię, no nie ma środki też staram się, jeżeli chodzi o środki, no to staram się od tych środków dużo uciekać. Jest kilka bazowych środków, jak nieraz patrzę, ile tam ludzie podają tych środków, no to u mnie tak nie ma. U mnie jest tam, może w tygodniu, nie powiem, że nie dostaję każdego dnia coś, bo dostaję, ale to nie jest tam walone jakoś tam zadmiarem. Poza takim moim środkiem, takim podstawowym, to jest to Liamin Forte, gdzie go stosuję parę lat i tutaj takim głównym właśnie takim bazowym właśnie środkiem jest to wtedy od ciężkości lotu ja bazuję, czy ja podam jeden dzień, czy ja podam 2 dni, 4 pojenia, czy 3 pojenia i tak. A wracając jeszcze do tego karmienia trzyfazowego, czyli przed lotami 500 km, bo zdarza się na pewno, że macie po 500 maraton w oddziale. Tak, tak. Czy zaczynasz tą pierwszą fazą, karmisz nie, przed tym nie, lotem nie, nie. 500, czy ta pierwsza faza służy tylko przy lotach krótszych, czy u Ciebie gołębie już dostają cały tydzień od poniedziałku mocno i na koniec energia, tak jak mówisz, że dokupujesz jakieś te worki? Jeśli gołąbki wracają właśnie, mówimy, wracają z 500-ki, wiadomo też zależy jaka to 500-ka, bo to nie można powiedzieć, że po każdym locie, po każdej 500-ce to tak samo przygotowane. Widzę, jeżeli jest jakaś tam z wiatrem 7-godzina, gdzie tutaj gołębie jak już nie są zmęczone, to wtedy też inaczej. No. Natomiast jeżeli jest 500-ka ciężka, są odbudowane, karma przychodzą, dostają najlepsza, dostają 20% konopi, tych aminokwasów, żeby szybko się zaokrągliły, żeby złapały masę. Co dalej? No i mówię, w poniedziałek wtedy wszystko to zależy, jak gołębie wyglądają. Jeżeli gołębie jeszcze im brakuje czegoś, no to w poniedziałek też jeszcze coś tam energetycznego dostają dobrą karmę. Wtedy powiedzmy tam wtorek delikatnie je wyciszam i powiedzmy środa znowu jest ładowanie baterii, nie? Wszystko wchodzę do gołębnika, gdzieś tam złapię gołąbka, widzę jak trenują, widzę jak tam się zaokrąglone, jak są i wtedy podług tego dopiero coś tam im dokładam. Jeżeli chodzi jeszcze o te treningi czy obloty między właśnie tymi lotami dłuższymi, no to wiadomo, że wtedy zaczynają się też i pogody takie upalne i ten. Czy u Ciebie gołębie latają teraz 2 razy dziennie, robisz oblot po południu, gdy jest na przykład temperatura 30 parę stopni, czy lepiej niech te gołębie mają rano jeden oblot, odpoczywają sobie, bo nieraz jest tak, że hodowcy no, robią te obloty, 10-15 minut gołębie siadają, bardziej zmęczone może od tego upału, czy to zauważyłeś to, czy to przeszkadza takie? Tak, u mnie to samo jest, ale mówię, że jeżeli są takie upały, no to wtedy nie zwracam uwagi, jak one trenują rano, wiadomo, rano mają prawo trenować fajnie, po południu już niekoniecznie, bo to jest upał, więc jak latają, ile chcą latają, no to daje im święty spokój. Ale miałeś taki przypadek, że na przykład latały tylko raz dziennie i to też nie przeszkadzało zrobieniu wyniku? Nie, to nie przeszkadza. Czy bez względu na pogodę i tak robisz 2 treningi? Samiczki latają u mnie raz dziennie, samczyki staram się 2 razy wypuścić, dlatego może nie wiem, samczkami latam dobrze, bo cały czas u mnie te samczyki, no. Co by nie było, no to u mnie samczyki, czy w tym roku, czy w tamtym, czy 2 lata do tyłu, 4 lata z rzędu najlepszy samczyk w oddziele mój, także no nie wiem co to jest. Czy dobre samce mi się tutaj rodzą, czy ja mam takie podejście, one cały czas, miska u mnie jest, cały czas jest w celi, one mają dostęp cały czas, więc nie wiem. Czym to jest fona? Dobra, to pokażmy może teraz te gołębie. Od tego gołąbka, od tej samiczki cała przygoda się zaczęła z tym gołąbkiem właśnie pierwszym w Polsce, co by wyczynię. Jest to babcia, bo to jest 10 roku. W tym roku jeszcze miała 2 lęgi, tutaj w klatce chyba gołąbki ją pobiły. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ona coś tam rzuci. Jest to samiczka, która już u Grześka Cymera też super latała. W kategorii B w maratonie zrobiła 1. Kapitalna samica w 19 roku, ona już dała super gołąbki. Właśnie tutaj też samiczka. W tamtym roku akurat tak, najlepszy gołąb w sekcji, najlepsza samica w sekcji, bo były też moje 2. Najlepsze to była tak, była jej córka i był ten właśnie ten gołąbek, co pokazywałem. Gdzie też płynie krew, ta sama co tutaj samicy. Także tutaj kapitalne gołąbki, pokażę zaraz jeszcze właśnie córkę jej. To jest właśnie ojciec pierwszego gołębia Polski w kategorii wyczyn. Mhm.
To jest ten gołąb odkupiony na aukcji. Tak, to jest ten gołąbek odkupiony na aukcji. Tutaj właśnie pokażę córkę tej właśnie samiczki, która tej starej, tej z 10 roku. Uważam, że jest mocno podobna do matki. Wręcz jakbyś matkę z powrotem wyjął. No dokładnie, jakby matkę wyjął, to jest z 19 roku samiczka. W tamtym roku najlepszy gołąbek w sekcji. W tym roku na próbnym właśnie rozlatana była. Na takim wiecznym 4 tygodnie ją przed sezonem straciłem, nie było jej. Po 4 tygodniach przyszła, dalej latała. Kapitalne gołąbki właśnie tutaj. Czy to na wspólne po tych gołąbkach dawałem właśnie, czy w oddziele. One wszędzie robią robotę, nie? Tutaj. Tak, bo powiedzmy, że ty jesteś takim stałym uczestnikiem tego WG Rogowo, tak? Tak. I tam zawsze z sukcesami. Ta jest troszeczkę inna, samczyka się wrodziła, ale to też jest po tej babci starej. Ta też w tym roku miała pecha, bo ona zresztą w tamtym roku był maraton taki kapitalny dla mnie, co wyszedł 3 gołębie naraz, siadły z 840 km, w minucie 3 usiadły. Ta samiczka też miała koeficjent z tego maratonu 1,0 tam chyba 2. Ona ma pecha, ona ma ciągle pecha. W tamtym roku usiadła tak, na następny maraton, ostatni maraton. Zrobiła się luźna. Mówię samica, czy po prostu, czy ryzyk fizyk. Wybrałem samiczkę, została w domu, nie włożyłem ją na ten maraton. W tym roku samiczka tak, pierwsza 500, ona siada 8 na oddział. Następna 500, nie ma gołąbka, gołąbki przyszły, nie ma gołąbka, wieczorem po zegarach przychodzę. Samiczka siada, rozwalona przez jastrzębia. Więc 4-5 tygodni siedziała w domku, dopiero doszła na koniec, ale to mówię, to już wyszła z rytmu, tam usiadła 300 na oddział, ale to na szczęście jest, bo szkoda by było ją stracić. Też kapitalna samiczka. Czyli można powiedzieć, że tutaj bazujesz na tych gołębiach od tego Grzegorza Cumera. Tak, ja bazuję na czterech liniach. Też tutaj pokażę taką linię fajną. Pokażemy drugiego lotnika oddziału, 11 konkursów, też ten samczyk, drugi lotnik rejonu na 9000 gołębi, ten gołąbek na 12 wkładań, 11 konkursów, gdzie z tych 11 konkursów 5 jest w setce w oddziele, 5 jest w dwusetce w oddziele, no i jeden konkurs tam jest chyba 300, 290 któryś i jeden jest tam, jednego nie zrobił chyba na pierwszym locie. I to jest właśnie linia Julek, to już jest taka krzyżówka, linia Julek razy ten Muleman stary, także to jest kapitalny też gołąb tutaj właśnie. Jak siadały, to zazwyczaj jeden i drugi. Z jednej strony, tak, to są z jednej strony te same gołąbki właśnie w tym gołąbku. To jest samczyk, który w tym roku wygrał w oddziele w kategorii C. Jeżeli chodzi o kategorię I, to ma 9,18. Jest to trzeci lotnik okręgu w C. 8 lotnik regionu pierwszego Łódź też w C. Jest to 20 lotnik polski kategorii I. Też kapitalny gołąbek, to jest gołąbek z linii właśnie Julek, gdzie te gołąbki u kolegów robią kapitalną robotę. Półsiostra u kolegi takiego Andrzeja, najlepsza samiczka w maratonie w oddziele, najlepsza samica w okręgu, też z maratonu, piąty lotnik regionu pierwszego Łódź, też w maratonie. Także one robią, dodam też właśnie, że w tej drużynie w kategorii C, co mamy mistrza okręgu, wicemistrza regionu, 21 przewodnika w Polsce są 3 gołąbki z tej linii. Jest pierwszy lotnik w Polsce też jest w tej drużynie i 3 gołębie z tej linii. A to jest ojciec tego drugiego lotnika, przed chwilą co trzymałem. Może pod światło tak bardziej się obróć, ty, o, będzie lepiej widać. To jest samczyk, który jest w rozpłodzie i też to jest linia Julek. Pokażę jeszcze samiczkę właśnie. W tej drużynie do C były 3 samczyki i 1 samiczka. I to właśnie ta samiczka i to też jest rodziny Julek. Właśnie pełna siostra tej samiczki jest u tego kolegi najlepsza w maratonie, w okręgu, w oddziele i w Łodzi piąty lotnik.
Tak te gołąbki wyglądają. I też właśnie z tych gołąbków na wspólne, co dawałem, to szósty na finale na Mazurach, 42 na finale na Mazurach. To wszystko z tej linii. Pokażę jeszcze matkę tego 541, bo też zasługuje na to. Ona teraz siedzi właśnie z pierwszym w Polsce, bo... Tak, to jest ta. To jest matka tego 541, to... Z jakich ona jest gołębi? To tak, ona się wywodzi z jednej strony, są na górze gołębie Hansa Kirna, od miałem kupionego od Rzeszka Zasady Samczyka, a z drugiej strony jest od Bogdan Michalak. I to parę miałem sparowane, ona naprawdę co roku wydawała kapitalne gołębie. No, można było nazwać co to paro, Samczyk niestety uciekł z woliery, więc do tej pary nie wrócimy, ale wszystkie dzieci, które dawała, dzieci, prawnuki, wnuki, naprawdę bardzo, bardzo fajnie przekazują i właśnie dają radę, nie? Pokażę jeszcze właśnie samiczkę, która też 50% jest tego 541, bo też tu jest z drugiej strony ten 541, to jest Julki razy Tomek Rumiński. Tu jest Tomek Rumiński, ale jest ojciec ten sam co 541 jest, co 20-letnik Polski. Ta samiczka, dodam tyle, że ja ją odkupiłem w tym roku. Jest to samica, która na 3, jako roczna, 13 wkładań, 12 konkursów. Była najlepszą lotniczką działu Ripin jako roczna. Najlepsza lotniczka okręgu jako roczna i piąty albo trzeci lotnik regionu Łódź pierwszego, ale albo była trzecia, albo była piąta, nie chcę mówić. Nie? No kapitalna też samiczka, ja ją sprzedałem na aukcji, była wystawiona. Poszła za fajne pieniądze, a w tym roku udało się ją odkupić, bo tego gołębie umie. Też dziecko u kolegi, gdzie była, dało jedynkę na oddział, nie? To jeszcze pokażemy. To jest właśnie linia tych gołąbków, to też z Tomka Rumińskiego właśnie, co ta białolotka. Żeby nie było przypadkiem, że aby ta białolotka lata, to jest samiczka z 19 roku. Też kapitalna lotniczka. Właśnie tutaj jest dyplom z Brukseli, pierwszy z Brukseli. Do mnie 1160 albo 1060. Tak, nie chcę właśnie mówić ile jest kilometrów. Albo 1060 albo 1160. Pierwsza na oddział z Brukselów, tylko nie w tym, nie 2023, tylko 22, bo w tym roku nie 23 nie dawałem na Brukselę. Pierwsza w oddziele, trzecia właśnie w okręgu i druga w rejonie. Bardzo, bardzo też dobre gołąbki, które ja tutaj mam w krzyżówce, powielam i rozmarzam cały czas. Jeszcze pokażemy tego Mulemansa sławnego. Też gdzie dużo gołąbków jest. Właśnie przygoda z gołąbkami z tej linii zaczyna się od tego samczyka. Nie wiem, czy go kiedyś już nie pokazywałem. Też tu już jest dziadek, bo to jest 12 rok. Jeszcze w 2023 płodził. Ten gołąbek też wydał wiele bardzo dobrych lotników. W tamtym roku samiczka była w drużynie, co byłem 26 przodownik w Polsce. W maratonie to też była jego córka. W 15 roku jego córka była w drużynie w kategorii C, co byłem mistrzem okręgu. Też dużo kapitalnych gołębi dał, nie? Dzieci, wnuki, zaraz pokażę jego prawnuka. Prawnuk jego też był drugim lotnikiem oddziału. To jest tak. To jest następny mój lotnik, który został, właśnie o tym lotniku mówiłem, który się zerwał. To jest tak zwany komitet. Dlatego jest komitetem, bo żeby ten gołąbek przychodził, z lotu wchodził, nie cieszył się innymi gołębiami, nie zrywał, nie klaskał, on musiał witać te gołębie, dlatego został komitetem powitalskim. To podejrzewam, że ten lotnik 3 jedynki w 2022 roku nie dałby mu rady. Tutaj mamy następnego gołąbka właśnie, który jest wnukiem do tego Mulemansa. Jest to komitet, dlatego komitet, bo gdy przychodził z lotu, siadał czołowo, ale on siedział, witał gołąbki, jak nawet obce szły, to widział, to się potrafił zerwać. Jeszcze za tymi gołąbkami poklaskać, dopiero wchodził do gołębnika. Powiem tak, ten gołąbek był tak, drugim lotnikiem oddziału, sam jest dorosły. Pierwszy był 3 jedynki, drugim lotnikiem okręgu. Pierwszy był 3 jedynki, on był drugim i był czwartym lotnikiem regionu pierwszego Łódź, ten gołąbek. Jak ja wcześniej mówiłem, na tym jednym locie go na treningu go zerwałem, później po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach próbowałem go rozlatać.
wrzuciłem go na 1/300. Jeszcze z tym szydłem usiadł chyba 10 na gojemniku, na drugie 300 takie lżejsze usiadł 6 na gojemniku. Przyszła 500, upalna, pod wiatr. Pierwszego dnia tego gołąbka nie było, już wyglądałem za nim, szkoda było. Drugiego dnia rano 8, 10 nie ma, 11 nie ma, 12 nie ma. Zegar był podłączony, cały czas za nim wyglądałem. O 14 wyszłem, patrzę, siedzi w zegarze, także byłem bardzo zadowolony z tego gołąbka, że wrócił. W środku to miał takie zajady, normalnie żółte, że głowa mała. Musiał naprawdę dać siebie dużo ten gołąbek. No i to jak się okazało, to był jego ostatnim lotem. W tym roku uchowałem po nim naprawdę dużo, bo siedział w boksie indywidualnym, aby zmieniane były samiczki. Dopiero na jesień wychował jedne mutki, a tak to było, był jajka, był zabierany. Wszystkie dzieci, które zostały u mnie, zrobiły loty, wszystko w domu. Gołąbek był jego syn dany na Giewont. Na Giewoncie dwa ciężkie finały. Też gołąbek został przeze mnie odkupiony, też z powrotem wrócił. Także no, kapitalny gołąb i jak się okazuje, kapitalny rozpodobieś. Można powiedzieć, że ty tutaj u siebie tworzysz swoją linię gołębi. Tak. Ja mam taką rodzinę z kilku. Ja mam 3-4 linie, gdzie ja tutaj krzyżuję właśnie. W tym gołąbku jest właśnie Mulemans, stary wnukiem. I jest właśnie linia Ronaldo. Pokażę jeszcze syna, jakie właśnie ten komitet daje dzieci. Może bardziej tutaj Zbyszek pod światło tak dajmy. Tak, to jest. Bo to nie będziemy. To jest syn właśnie komiteta. Też w rozpłodzie w tym roku po tym samczyku. Wszystko co uchowałem, to wszystko jest w domku. Podejrzewam, że jeszcze może się okazać za chwilę lepszym rozpłodowcem niż komitet, chociaż komitet też daje bardzo dobrze, ale ten jest budowa to kapitalna, sam mięsień w tym gołąbku jest. Pokażę jeszcze matkę komiteta. To jest też samiczka już 8-letnia. Jest to matka komiteta, córka Mulemansa. Super samica, dużo gołąbków ona już dała w swojej karierze, bo dała co były w drużynie i w C i w maratonie. Super samiczka jest. Ona tutaj zawsze te piórka takie ma, czy ona spierzeje, czy ona nie spierzeje, to zawsze te piórka tak tutaj ma. Ale oko, wszystko to jest kapitalna samiczka. Jeszcze chwilę pokażę właśnie z trzech jedynek rodzinę. Jest to dziecko mojego samczyka 3 jedynki, który tak naprawdę mi zginął na ostatnim locie, ostatni lot w karierze i on zginął. Był to tak, 2 lata z rzędu najlepszy lotnik oddziału, 2 lata z rzędu najlepszy lotnik okręgu, jego ojciec. I był 3. lotnikiem regionu Łódź, 11. lotnik Polski kategorii wyczyn. I też to był gołąb w drużynie do kategorii maraton, co byłem 26. przodownikiem w Polsce, to też ten gołąb był. No, nie dość, że on robił konkursy, to samo właśnie wyprawiał, co ten pierwszy gołąb w Polsce. Robił konkursy i to takie konkursy konkretne, nie? To jest jego syn. Dużo mam tych gołąbków właśnie, bo dobrze się chowało, czy w rozpłodzie, czy ten. Pokażę jeszcze dziecko może, żeby nie przeciągać. Pokażę półbrata do tego właśnie 11. lotnika w Polsce. Też gołąbki kapitalne. I to tyle. Teraz tak, będziemy mieli aukcję tutaj na super gołębiu. Będzie to 5 gołąbków, 4 będą gołąbki lotowane na loty młode. Z racji tego, że w sezonie 2024 nie będę leciał, nie będę lotował, troszeczkę mam problemów ze zdrowiem, więc przeznaczyliśmy 5 gołąbków. Jednym z nich jest samiczka. Ta samiczka wywodzi się, z jednej strony jest prawnuczką Mustanga, jej tata jest z Dena, z drugiej strony jest to linia Ronaldo, kapitalne gołąbki, pełne rodzeństwo tej samiczki usiadło na Rogowie w tym roku, 42 na finale. Także tutaj mamy Mustanga razy Ronaldo. Ta samiczka była lotowana na 4 lotach, bo ja z racji tego, że na młode podchodziłem troszeczkę tak tam do tych lotów średnio. 4 razy były wywiezione po 25 km i wrzucone były od razu 130 na konkurs. Zrobiły 4 loty i po 4 lotach wycofałem.
pewnym gołąbkiem, który będzie na aukcji. Jest to też samiczka. Ta samiczka też była lotowana. Cztery loty. Jest to samiczka z linii tego Zlatana, czyli Szelensa, 11 lotnika Polski. Jest po córce Zlatana. No. Kapitalne gołąbki, które robią robotę w lotach od najbardziej 600-800. No. Też możemy... Tak, ta samiczka się prezentuje, skrzydełko. I tutaj mamy następnym gołąbkiem, który będzie na aukcji, jest to samiczka. Też lotowana, i ta samiczka wywodzi się z drugiego lotnika oddziału, z drugiego lotnika rejonu. Ja go pokazywałem z tego 17197 razy matka. To jest ta samiczka, która pokazywałem. Ona Brukselę wygrała w tamtym roku, dwa lata temu Brukselę wygrała u nas w oddziale, w rejonie druga, trzecia była na okręg. To jest pełna córka tego lotnika i pełna córka tej samiczki. Też bardzo fajna, ona taka krótsza jest, ale skrzydło silne, bardzo fajny gołąbek. Tutaj jeszcze mają chipy pozakładane. Tak jak mówiłem, nie będę lotował w sezonie 2024, więc takie gołąbki trafiają na aukcję. Kolejna samiczka, która będzie na aukcji, jest ta samiczka, się wywodzi, jest półsiostro tego gołąbka 20 w Polsce w kategorii I. Jest po tej samej matce co ten gołąbek, natomiast z drugiej strony są tutaj dołożone, jest dołożony Mustang i jest dołożona córka Olimpijki Tomka Rumińskiego, gdzie ona jest po synie tej właśnie córki Olimpijki. Też bardzo ładna samiczka, fajne skrzydełko. Nie mówię, jest tutaj dołożona linia tych julek. Ten gołąbek nie był lotowany akurat. Miała zostać w rozpłodzie z racji tego tutaj, że z Marcinem rozmawialiśmy i trafiają gąbki na aukcję, więc ta samiczka trafia. No, w tej drużynie, w C, co u mnie była, to są trzy gołębie z tej linii. Ostatnim gołąbkiem, który trafia na aukcję, też jest samiczka. I też z jednej strony jest to rodzina julek. Dodam tyle, że z tego połączenia trzy gołąbki były wychowane w tym roku, trzy są po lotach. W tamtym roku, teraz w tym roku dwuletnia samiczka bardzo dobrze latała, też ósemka na oddział. Później się zawiesiła, trzy tygodnie nie była szczypem, wróciła, później dalej biła kapitalne gołąbki. No, z jednej strony linia julek, z drugiej strony linia, jest to gołąbek, ojcem gołąbka jest, ojcem samiczki jest gołąbek od Przemka Wybłoskiego, gdzie w tym gołąbku płynie tak, jest Willem de Bruyne, są gołąbki i też są gołąbki Marcina Kobieli z jego Olimpijczyka 2250. Mówię, no to było specjalnie tak parowane, bo tutaj te gołąbki, ten samczyk naprawdę uważam, że bardzo dobrze się do hodowli właśnie przyjął i daje kapitalne gołąbki. Bardzo fajna samiczka, naprawdę, naprawdę polecam tą samiczkę, bo ktoś to wylicytuje, uważam, że będzie miał z tego pociechę. Tak na koniec dodam, że jak wcześniej mówiłem, w 2024 nie będę lotował. Wszystkie gołąbki, kilka gołąbków pójdzie na wspólne, reszta gołąbków młodych będzie przeznaczona powiedzmy dla klientów, dla znajomych, nie będę lotował, więc robię przerwę. Więc będzie... Kto będzie chciał sobie zakupić młode gołębie, tak, z twojej hodowli, to... Dokładnie tak. Będzie można kupić, uważam, bardzo dobrze, bo pierwszy lęk troszeczkę pójdzie na wspólne. Po lotnikach uchowa się dwa lęgi, więc będą po najlepszych lotnikach. Bo lotniki jak chodziły na lotu, to wiadomo, że nie można było tak uchować tyle gołębi. Natomiast w tym roku będą w domu, więc będzie można naprawdę dużo uchować młodych po tych najlepszych lotnikach. Więc... Zbyszek, jeszcze na koniec możesz podać numer telefonu do siebie. Mój numer telefonu 515 626 106. Mówię, no ktoś tam, jeżeli ktoś weźmie ode mnie gołąbki, na pewno pomogę, na pewno na tym długim dystansie zrobimy różnicę, bo do krótkiego dystansu nie jestem jakimś tam fachowcem, bo mi się nie chce tych gołąbków wozić, trenować, bo uważam, że też by sobie dawały świetnie rady. Natomiast na długim dystansie mogę śmiało pomóc.
No tak, także tak to mówię, no zapraszam, jeśli ktoś chce to. Także zapraszamy wszystkich na aukcję na portal Super Gołąb. Będzie 5 wybranych gołębi z hodowli Zbyszka Falkowskiego. I w niedługim czasie ta aukcja ruszy, także pozdrawiamy wszystkich i dobry lot.